Wiedzieliśmy, że to jest ciężki teren. Mieliśmy z tyłu w głowach po to, żeby przyjechać po punkty. Dwa też dla nas są satysfakcjonujące. Przed tym meczem ciężko mieliśmy sytuację w tabeli, dlatego te punkty naprawdę ważą. Stara maksyma się sprawdziła. 0-2 wygraliśmy, 3-2 na naszą korzyść. Myślę, że bardzo fajnie, że chłopaki pokazali charakter. Nie pokazaliśmy siatkówki, tylko pokazaliśmy to, że w trudnych momentach potrafimy się podnieść i zwyciężyć. Mieliśmy dużą przewagę, było bodajże 22-16 i przegraliśmy. Schodząc po takim secie, sam dobrze wiem, co ma się w głowach i ciężko było wejść na tego drugiego seta. Myślę, że zostaliśmy jeszcze w pierwszym secie i dobrze, że trener zrobił te zmiany, bo udało się coś ożywić w tej grze. Spotkanie stało na bardzo wysokim poziomie siatkarskim i emocjonalnym. W pierwszym secie wygrywaliśmy dość znacznie, niestety przegraliśmy ten set, co dość się odbiło na kolejnym secie drugim. Na szczęście udało nam się przełamać Jaworzno. W trzecim secie wygraliśmy go dość pewnie, w czwartym również. I tiebreak tak naprawdę to już była taka wisienka na torcie dla nas, bo byliśmy przez te dwa sety tak nakręceni, że na boisku czuło się to, że nie jest w stanie nas, nikt nie jest w stanie nas zatrzymać po prostu. Co świadczy rezultat 3-2. Marcin Karakuła dzisiaj był bardzo pozytywnym zawodnikiem na boisku. Było czuć od niego tą energię, która wpłynęła, która nas napędziła. Tak naprawdę w tym meczu byliśmy tylko jego pionkami, on nam już przesuwał. Zdobywaliśmy tak naprawdę punkty po jego dobrej wystawie na pojedynczy blok, mimo przyjęcia się na trzeci, na czwarty metr. To on kierował dzisiaj tą grą. Wychodzimy. Dwa punkciki z Jaworzna, z ciężkiego terenu. Chłopcy z Jaworzna w każdym spotkaniu tak naprawdę pokazują kawał dobrej siatkówki. Również mają, można powiedzieć, młody zespół. Zespół gdzieś tam budowany na chłopakach, którzy zrobili awans do pierwszej ligi. Na pochwałę w drużynie zasługuje postać rozgrywającego Magnuszewskiego, który mówię, gra co mecz, bardzo fajne zawody. Gdzieś tam, mówię, statystyki analizowaliśmy i chłopak naprawdę zapowiada się na fajnego grajka, jeżeli chodzi o ten aspekt. Wygrana cieszy, oczywiście wygrana cieszy, wywozimy te dwa punkciki, niezmiernie nam potrzebne. Mówię, ale gdzieś patrzymy wyżej, tak? Patrzymy wyżej, bo mówię, celem są te play-offy i jeżeli chodzi o sam już mecz, to mówię, mecz nie stał na jakimś tam bardzo wysokim poziomie. Bardziej emocje tutaj grały pierwsze skrzypce. Czasami tak jest, mówię, no czasami tak jest. To jest siatkówka i sami wiemy doskonale, jak reprezentacja Polski stoi naprzeciwko reprezentacji Iranu, jak to tak naprawdę tam wygląda. Mówię, co trzy akcje są jakieś tam spięcia, więc mówię, no wygrywają ci, że tak powiem, którzy się dadzą mniej wyprowadzić z równowagi, tak? I czyli tu jest, mówię, aspekt gdzieś tam psychologiczny. Mówię, chłopaki pomimo tego, że są młodzi, nie mają tego doświadczenia, ale pokazali w tym meczu kawał jakiegoś tam cwaniactwa i tak na moje oko gdzieś tą drużynę z Jaworzna wyprowadzili z równowagi. Sam fakt może świadczyć o tym, że atakujący gdzieś tam wyrzucił trzy piłeczki w aut na czystej siatce, więc mówię, więc brak gdzieś tam pewności siebie. Tutaj młode chłopaki z Kielc walczą, cieszą się, bawią się tą siatkówką, więc mówię, no ja się cieszę się. Czy wygraliśmy w stylu, można powiedzieć, emocjonalnym, a średnim siatkarsko, to są dwa punkty. Czy wygraliśmy, czy będziemy wygrywali w stylu dobrym sportowo, to też są punkty. Więc mówię, no ważne, żeby łapać te punkciki. Niezależnie w jakim stylu, ale musimy grać troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o siatkówkę, bo dzisiaj troszeczkę zawiodło przyjęcie i gdzieś pierwsza, przede wszystkim pierwsza akcja po przyjęciu, to zawodziła.